Tomaszów Mazowiecki wypowiedział samorządową kartę praw rodzin i zastąpił ją dokumentem o polityce społecznej i równym traktowaniu. W tle fundusze norweskie i wielkie pieniądze. Ile jest warta rodzina i tradycyjne wartości? W Tomaszowie Mazowieckim Rada Miasta na czele z prezydentem Marcinem Witko wypowiedziała samorządową kartę praw rodzin. Wszystko z obawy o utratę funduszy norweskich, o które zabiega miasto. W grę wchodzi nawet 40 milionów złotych. Obce państwo, nawet nie należące do Unii Europejskiej, bo przecież Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, może tak mocno wpływać na to, jakimi prawami rządzą się polskie samorządy. Kartę praw rodzin zastąpiono dokumentem określającym kierunki miejskiej polityki społecznej na rzecz rodzin oraz równego traktowania. Koordynator projektu samorządowej Karty Praw Rodzin apeluje do pozostałych samorządów, by dały opór politycznemu szantażowi i ideologii gender. Z naszej strony oczywiście wielki apel do samorządów, aby nie dać się zastraszyć takim działaniom, tylko śmiało i odważnie działać na rzecz umocnienia rodziny. Za wypowiedzeniem Karty Praw Rodzin zagłosowało 11 radnych, 10 było przeciw, a 2 się wstrzymało.